Dobry trening, chłopaki. Od razu lepiej. Zaraz, nie powinienem mieć jakiegoś zeszytu czy coś? Jest. Potrzebuję tego czegoś do pisania. Długopis. Nie, tutaj nie ma. Co ja teraz zrobię? Hej, Mądralińska, uhu. Ja? Ta, mogę pożyczyć długopis? Okej, chyba mam gdzieś zapasowy. O, ten. Super, dzięki. O nie, jest popsuty. Hej, Mądralińska, ten nie działa. Mogę inny? Tylko ostrożnie. Wow, dwa pod rząd. Nie uwierzysz. Bierz. Trzymaj, weź ten. Mam nadzieję, że ma na nie paragon. Psst, Mądralińska. To mój ostatni długopis. Okej, niech będzie. Chwilunia. Ten kartonik może się przydać. Może słomka pomoże. To powinno zadziałać. Rozbierz długopis na części i zaaplikuj trochę kleju u góry. W ten sposób. Następnie weź słomkę i nałóż ją na wkład. Prawie do samego końca. Długopis niczym słomka. Tego nikt nie będzie chciał pożyczyć. Wow, ale fajne. Mogę długopis? To tylko słomki, przykro mi. No dobra. Hej, ziomek, masz długopis? Tak, w końcu mogę wrócić do nauki. Dzisiejszym modelem jest jednorożec Popyt. Kto skończy ostatni, przegrywa. Wygrałem. Tak, wygrałam, nena. Gotowa? Proszę cię, ja się urodziłam gotowa. To nie będzie żaden problem. Muszę wygrać, szybciej, no dalej. Wygram to z palcem w nosie, a ty przegrasz. Ha, jasne, już prawie. Ach, prawdziwa sztuka płynie z głębi. A zresztą, muszę być pierwsza, moje kredki. Tych już nie mogę użyć. Te się nie przydadzą, te też nie. Co ona robi? Ostatnia część. Dalej, skończę i wygrana jest moja. Potrzebuję więcej kredek. A jak jemu idzie? Zwycięstwo kryje się w opanowaniu. Nie mogę pozwolić mu wygrać, ale nie mam przyborów. Zaraz, ona nie ma już żadnych kredek. Pewnie tego pożałuje. Pokaż to. Na pewno da się coś zrobić. No proszę, mam genialny pomysł. Ta słomka się nada. Weź słomkę do picia i wetknij w nią końcówkę kredki. To samo zrób na drugim jej końcu. Teraz masz kredkę, którą możesz pisać i kolorować. Aż tak łatwo nie chcę wygrać. Hej, proszę, to dla ciebie. Kredki! To oznacza, że mogę wreszcie skończyć swój rysunek. Dzięki. Nie ma za co. Czekaj. Zaczynamy na 3, 2, 1, start! Dla niektórych testy są łatwe, ale dla innych to wyższa szkoła jazdy. Nigdy nie zdam matmy. Skąd ona to wszystko wie? Wykuła podręcznik na pamięć? Czuję się głupia. Może da mi coś przepisać? Zdradzić ci pewien sekret? Robiąc takie działanie, pomnóżcie to. A potem to. O tak. Teraz dodajcie te cyfry do siebie. 6 i 3 to 9. Odpowiedź gotowa. 693. Genialna sztuczka! Wow! Wielkie dzięki! Co to za rozmowy? Kate? Pokaż no! Ale co? Co to jest? Niemożliwe! A jednak...
693. Cóż to za uroki? Chyba jestem mistrzem matmy. Ostatnie poprawki w makijażu. Do kompletu brakuje idealnego dodatku. To czas na moją ulubioną biżuterię. Tylko otworzę pudełeczko. Cześć, piękna. Czas cię pokazać. O, a co Jennifer tam ma? Muszę się temu przyjrzeć. Wow, piękna bransoletka. Mogę przymierzyć? Nie. O co jej chodzi? Zielony to mój kolor. O, Hulk dzwoni. Tak. Ava, mam telefon. Łapy precz od bransoletki. Ani mi się wasz, pamiętaj. O, super. Wychodzi z pokoju. Wyszła. Bransoletka jest moja. Tylko zobaczę, czy nie wraca. Czysto. Cześć, przepiękna bransoleteczko. Z bliska jest ładniejsza. Będzie na mnie świetnie wyglądać. Idealnie. Wiedziałam, że do mnie pasuje. Ależ tak, nowa bransoletka. Miło, że zauważyłeś. O nie, wraca, muszę ją szybko odłożyć. Co? Nie, to nie dzieje się naprawdę. Utknęła. Ta bransoletka się kurczy? Muszę ją czymś podważyć. Może wstanę. Powinna zejść, jak ją pochucham. Czemu akurat teraz? Złaź ze mnie, durna bransoletko. O nie, wróciła. Będę palić głupa. Jeszcze jeden SMS do Hulka. Dziwnie się zachowuje. A może to moja wyobraźnia? Zaraz, pudełko jest puste. Pudełko jest puste! Ava, mówiłam, żebyś nie brała bransoletki. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie ze mną te numery, młoda. Oddaj bransoletkę. Dobra, masz, tylko nie mogę jej zdjąć. Już ja ją zdejmę. Myślisz, że taka piła będzie odpowiednia? Co? Nie, Jen, tylko nie piła! Żartuję. Jakaś ty łatwowierna. Znam fajny trik z mydłem. Daj rękę. Uff, bałam się, że będę niesymetryczna. Przyda nam się plastikowa siatka i mydło. Dobrze, że mam je pod ręką. Naniosę nieco mydła na plastikową siatkę. A teraz delikatnie je rozprowadzę. Siatka gotowa. W następnym kroku przyda się ręka. Włóżcie rękę w siatkę tak, żeby była pod bransoletką. Właśnie tak. Bransoletka powinna gładko zejść dzięki mydłu. Zobacz, tak jak mówiłam. Ostrzegałam cię. Ta bransoletka pasuje tylko na mój nadgarstek. Co? Teraz ja nie mogę jej zdjąć. Wszechświat chyba nie chce, żebyś ją nosiła. Żartowałam. Pasuje tylko na mnie. Bardzo śmieszne, Jennifer. Tu będzie ładnie? Tak, to dobre miejsce. Teraz przyda się taśma. No już. Gdybym miała cztery ręce. Och! Tylko nie spadnij. Okej. A gdzie są nożyczki? Miałam je w kieszeni. Och! Rwij się! Ach! Niedoczekanie. Potrzebuję małego kawałka. Cóż ty wyczyniasz? Nie mogę urwać taśmy. Niech pomyślę. Już wiem. Pokażę ci coś. Przyklejcie taśmy do stolika i złóżcie w dwóch miejscach. Teraz pociągnijcie. Widzisz? Ale ekstra! No to przyklejamy. Proszę bardzo. Sukces! Ależ to łatwe. O, cześć! Patrz, co mam! Szczeniaczek! Wow! Mogę pogłaskać? Jasne, nazywa się Puchatek. Idealnie pasuje. Jakiś ty słodki, prawda? Hejka! Cześć! Ale jestem śliczna. Co?
Przesiądź się. Nie, no już, zapłacę ci, jeśli się wyniesiesz. Nie, nie można mnie kupić. Okej. O, uroczy szczeniaczek. To nie fair, co ona sobie wyobraża? Ale mnie wkurzyła. Muszę się wyżyć na tej czekoladzie. Chcesz ją wziąć? Pewnie. Tak, już ja jej pokażę. Odetnę górę opakowania i wycisnę zawartość do jej zeszytu. Jest! Jaka ona cudowna! Że co? Ten pies to jakiś koszmar! Ohyda! Poskutkowało, tylko to wyrzucę. Cześć, Puchatku! Dobry piesek. To synteza. Chyba to opanowałam. Hej! Uczyłaś się na jutrzejszy egzamin? Znasz mnie, uczę się cały czas. Tak mówisz? Skąd ona zna odpowiedzi? Od tej nauki zachciało mi się pić. O, nie patrzę. Do dzieła. Mam mało czasu. Witajcie, odpowiedzi. Takie piękne. Nie zapamiętam tego. Folia mi w tym pomoże. A jak? Wystarczy położyć na kartkę, zakreślić odpowiedzi, a potem położyć na moim. Jestem genialna. A, co ty wyprawiasz? Nic. Przyglądam się cukierkowi. Dziwak. A teraz chwila prawdy. Bingo! Idealnie pasuje! Zaczynamy dzień testem. Pięknie. Chwilunia, nie masz tam jakichś ściąg? A, jestem taka przewidywalna. Żegnajcie, kochane ściągi. Trzeba było się pouczyć. Miłego. Ach, te dzisiejsze nastolatki. Dzień dobry. Zeszyt? Nic tu sor nie znajdzie. Bardzo dobrze. Do dzieła. Na tyle siedziałam nad ściągami. Póki co nieźle. Sor nie jest aż taki wnikliwy. Bo udało mi się przemycić ściągę. Hej, czemu ja na to nie wpadłam? Moja nic nie pomoże. Lili, psst, mogę zobaczyć? Cii. Wystarczy otworzyć, widzisz? Tutaj przydadzą ci się dwie linijki. Weź ściągę i naklej kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmij osłonkę i przyklej do obu linijek. Przyłóż taśmę tak, żeby skleić obie linijki. Teraz można je składać. O tak. Dzięki. Skończyłam. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Cii, przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki.
To trudne, nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz. Już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł. Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę winny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się. Nigdy bym nie zgadła. Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie. Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. Ale mi się dobrze spało. Czas umyć zęby, bo zawsze mi jedzie z rana. Niech to. Upuściłam zakrętkę. Gdzie ona się podziała? Za wcześnie na to. No trudno. Trzeba się położyć na podłodze i poszukać. Gdzie ona się podziała? Sięgnę głębiej i zobaczymy, czy ją znajdę. Mam. Zaraz. Szminka? Fu. Marakasy? Ktoś tu miał imprezkę. Robot kuchenny? Nie chcę wiedzieć, jak on się tu znalazł. Zakrętka przepadła. Ble, moje ręce są całe zasypione od szukania. Brudne i zakurzone. Umyję je. Odrobina mydełka i będzie po sprawie. Czekaj no. Właśnie, mam pomysł. Przyda mi się tubka pasty. Wiadomo. Do tego jeszcze nożyk introligatorski. Zacznę ciąć tubkę. Muszę całkowicie odciąć jej górną część. Potem wyrzucę. I tak się nie przyda. Zastąpię ją pompką z pojemnika na mydło. Pasuje wprost idealnie. Teraz mogę pompować pastę jak mydło. Nie będę już musiała się martwić o zgubioną zakrętkę. W ogóle świetnie pasuje do tubki. No i proszę, jak świetnie wyszło. Jesteś taki przystojny. Elona, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł. Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście upani. Sorko! Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko. Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Trudna ta praca domowa. Chyba już wiem. Ale jestem dumna z tej odpowiedzi. Tutaj będzie bezpieczna. Nic jej nie zamoczy.
i wkładamy do plecaka. Chciałabym już ją oddać. Ach, moje arcydzieło. Wow! Patrz, jak chodzisz, okularniku. O nie, moja praca ma koszmarne zagięcie. A, beczy jak dziecko. Widzisz to? Co za beksa z niej. Hej, słuchaj, to pomoże. Dzięki. Czekaj, co mam z tym zrobić? A, już wiem. Prostownicą wyprostujesz zagięcia. Widzisz? Problem z głowy. Nawet sprytne. Nina? Gdzie ta książka? Nie może być taka zła. Jednak jest. Kto to może być? Halo? Przeczytałaś tę książkę? Ja też nie. Wolę porobić coś innego. Na przykład obejrzeć film. O, najlepsza część. Zdychaj, maszkaro, giń! Dawaj. Jeszcze 2 punkty. O, panie. W ogóle, która godzina? Co? Jakim cudem już 8? Fajny ten długopis. Zdążyłam? Hej, ile przegapiłam? Wiem, że wszystkich was zastanawia jądro. Nie wiem, czy wysiedzę. Nina? Nina! Nina! Obudź się! Halo? To bez sensu. Mam wyglądać, jakbym nie spała? Patrzałeczki mnie uratują. Chcesz takie? Zrób sobie zdjęcie i wytnij oczy. Chyba da radę. Ale jeśli dodacie do tego siarkę... Dobranoc. Macie jakieś pytania? No pięknie. Ktoś tu odpłynął. Już ja cię postawię na nogi. Czekaj no. Idę do ciebie. O nie. O, Nina. Czyżby masz tak cię zanudzał? No to bardzo mi przykro. Halo. Ziemia do Niny. Co? Pobudeczka, kochana. Dobrze, że to nie ja. Tylko strzyć kartki i praca zrobiona. Nawet fajne. Co? Chyba się zaciął. Ups. Nie. Chyba mam problem. I już, gotowe. Teraz sobie odpocznę. Głupie zszywki. Oj, to mogłoby boleć. O nie. To miejsce zbrodni. Nie odchodź, dobrze? Żadnej pracy. Wynoście się stąd. David! La la la. David! Jaka przepyszna kawusia. Oby to działało. Skąd to się wzięło? To wiadomość. SOS? Ciekawe, co się stało. Co to? Co? Strzywki. Wykorzystam etui na słuchawki. Zbiorę nim strzywki. Właśnie tak. To już chyba wszystkie. Dzięki. Hej, musimy wpisać się na listę. Hej, czekaj. Ja chcę być pierwsza na liście. To moje miejsce. To moje miejsce. Wynoś się stąd. Nieważne. I tak nikt na ciebie nie zagłosuje. Nana! O, nominacje na królową balu. Chodźmy się zapisać. Dobrze, niech będzie. A jeśli jedna z nas wygra konkurs na królową balu? Dobrze, wyjmę długopis. Proszę bardzo, wpisuję się. Co jest? Szlak, długopis nie pisze. O, zaraz, już wiem. Mam przy sobie banana. Chwilę, nie o to mi chodziło. Sprawdzę jeszcze raz. No proszę, tym razem się udało. Tak, zaraz. Z pewnością nie o to mi chodziło.
Wow, bez urazy, ale długo ci to zajmuje. Nie, już wiem. Ja też wczoraj obejrzałam ten odcinek. Co to było? No dobra, wezmę i wyrzucę wszystko na podłogę. Zaraz, kolejny karton po soku? Hej! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Dobra, wezmę pusty karton po soku i go przetnę. Teraz usunę wierzch i nożyczkami przetnę róg. Tniemy aż do przeciwległego końca pudełka. To samo zrobię z pozostałymi rogami i otworzę. Nie chcę, żeby było widać, że to karton od soku. Okleję to różowym papierem. Odwrócę i użyję kleju w sztywcie. Muszę pokryć całą powierzchnię klejem. Teraz dodam pasek pomarańczowego papieru. Pora na zaufany gorący klej. Zwykły sztyft się nie sprawdzi. Dodam następny, ale przekręcony. O tak, dodam jeszcze więcej kleju, ale tym razem na końcach. Nie trzeba dużo, wystarczy tyle, żeby przykleić gumki. A potem przykleję paski magnetyczne. Tada! Zrobiłam pojemnik na przybory szkolne. W gumki można włożyć markery i tak dalej. Tu umieszczę karteczki samoprzylepne. Magnesy przytrzymają spinacze. Jak wszystko będzie na miejscu, po prostu zamknę pojemnik. Najpierw wewnętrzne pudełko, a potem zewnętrzne. A teraz przykryję wiekiem, które wcześniej odcięłam. Hej, spójrz, co zrobiłam! Ha? Co to? Otworzyć? Dobrze. Wow, świetne! Widzisz, teraz nigdy nie zabraknie ci długopisów. Pora wpisać się na wybory królowej balu. Proszę. O, teraz jest w centrum uwagi. Ale czad! To najfajniejszy pojemnik, jaki w życiu widziałem. Pracę bardzo poważnie. Teraz test rękawiczki. Czysto. Tak myślałam. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę dokończyć pracę. Ach, złamałem ołówek. Na szczęście mam temperówkę. Ale się sypie. Psik! Co jest? Nie pod moim okiem. To przypadek, przysięgam. Mam to, widzi pani? Wow, znów kłopoty. O, mam pomysł. Ale potrzebuję pustej butelki. Oto co wymyśliłem. Najpierw zdejmę nakrętkę z butelki. Wytnę w niej dziurkę. Odwrócę nakrętkę i nałożę klej na krawędź dziurki. Tyle wystarczy. Do środka przykleję temperówkę. Kiedy klej wyschnie, zakręcę butelkę z powrotem. Tego właśnie nam trzeba. Teraz wszystko wleci do butelki. Koniec z bałaganem. Mam cię na oku. Proszę się nie martwić. Wszystko jest w butelce. Poradzi sobie. Nie znoszę się tego uczyć. Nie rozumiem niektórych równań. A, poddaję się. Po prostu jestem głupia. A, co to jest? Pluszek, dla ciebie. Pobawimy się? Wybacz, ale nie mogę. Uczę się i odrabiam pracę domową. Och, wolałabym iść już spać. Jestem wyczerpana. Ups, przysypiam. Muszę skupić się na lekcjach. Co? Co się dzieje? Gdzie jestem? To najgorsza klasówka w moim życiu! Zasnęłam przy książkach? Dostanę pałę z tego testu! Co? Dzień dobry! Ładny balon? Pobawisz się ze mną? Widzisz? Przywiązałam wstążkę, żeby mi nie uciekł. Hej! Może uda mi się to wykorzystać? Wezmę mazak i napiszę równania na balonie. Teraz spuszczę z niego powietrze. Świetnie! Na tę miniaturkę nakleję taśmę. Ostrożnie przytrzymam balon. Teraz odkleję taśmę. Na końcu przykleję ją do paznokcia. Pasuje jak ulał. Świetnie! Napiszę test z matmy, korzystając z równań. Nikt nie zauważy. Jestem taka sprytna. No, sprawdzę, czy czasami nie ściąga. Ma ściągi? Dobra, przyjrzę się z bliska. Wezmę latarkę. Hej, spójrz na mnie i otwórz szeroko buzię. W porządku, świetnie. Cieszę się, że nie ściągasz. Uff, o mały włos. Jestem najlepsza.